O funkcji f wiemy, że jej wartość w dwójce jest równa 12, a jej pochodna w zależności od x jest równa 24 podzielone przez x do 3. No i mamy znaleźć wartość funkcji f w minus 1. No dobrze, jak mamy daną pochodną funkcji, to możemy spróbować znaleźć samą funkcję, całkując tę pochodną. Wiemy, że całka nieoznaczona to jest jak gdyby odwrotność różniczkowania, czyli znajdziemy funkcję pierwotną, funkcję, której Pochodną jest to, co tutaj mamy dane. Więc napiszemy sobie, że to jest całka. No i teraz mógłbym napisać 24 przez x do trzeciej, ale napiszę tak, 24 razy x do minus trzeciej. To jest oczywiście inny sposób zapisania tego samego, ale tak będzie mi wygodniej odgadnąć to, jaka ma być ta funkcja pierwotna. Tutaj mogę jeszcze stałą wyciągnąć przed całkę i mamy całkę z x do minus trzeciej dx. No i wiemy... Jak to zcałkować? No bo to jest całka z funkcji potęgowej. No to wiemy, że trzeba wziąć x do wykładnika o 1 większego i podzielić przez ten nowy wykładnik. No bierze się to oczywiście stąd, że jak różniczkujemy funkcję potęgową, to mnożymy przez wykładnik, a następnie zmniejszamy go o 1, czyli tutaj jak gdyby postępujemy w odwrotną stronę. Ale musimy tutaj jeszcze uwzględnić to, że funkcja pierwotna jest dana z dokładnością do pewnej dowolnej stałej. Tutaj mogę dodać dowolną, stałą liczbę i to nie zmienia pochodnej tej funkcji, bo pochodna stałej to jest 0. Czyli ta funkcja pierwotna jest dana z dokładnością do stałej, jakiejś dowolnej stałej c, której na razie nie znamy. No dobrze, tutaj możemy trochę to uprościć. Napiszemy tak, że 24 razy x do potęgi minus 2 podzielone przez minus 2 dodać c. No i teraz możemy to uprościć, 24 przez minus 2 to będzie minus 12. Minus 12, a x do minus drugiej to jest to samo co x do drugiej w mianowniku, dodać stała c. Czyli znamy funkcję pierwotną do, do tej funkcji, czyli znamy funkcję f z dokładnością do pewnej dowolnej stałej c. No ale teraz możemy tę stałą wyznaczyć, korzystając z tego, że, że znamy wartość funkcji w jednym konkretnym punkcie. Wiemy, że f od 2 równa się 12, czyli wiemy, że f od 2 to ma być 12. No, ale to musi być równe temu dla x równego 2. Czyli to musi być równe minus 12 podzielone przez 2 do potęgi drugiej dodać c. Czyli mam takie równanie, że 12 to się równa minus 2 podzielić przez 2 do drugiej. 2 do drugiej to jest 4. Minus 12 podzielić przez 4 to będzie minus 3 dodać c. Czyli mogę dodać 3 do obu stron tego równania i dostanę wtedy że c jest równe 15, czyli wyznaczyłem stałą c. Więc wiem teraz już jednoznacznie, że nasza funkcja f od x to jest minus 12 przez x do kwadratu dodać 15. Wyznaczyłem tę stałą, korzystając z tego warunku. No i teraz, jak już wiem, jak dokładnie wygląda ta funkcja, jaki jest wzór mojej funkcji f, no to mogę obliczyć, ile jest f od minus 1. Po prostu wstawię za x minus 1, no i będę miał minus 12, podzielić przez minus 1 do kwadratu, dodać 15, czyli f od minus 1 będzie równe minus 1 do kwadratu to jest 1, minus 12 dodać 15 to jest 3, czyli Odpowiedź na pytanie postawione w zadaniu jest taka, że wartość funkcji f minus 1 jest równa 3.